Siema, Nosaczyska, z tej strony naczelny, bezczelny nosacz wśród Januszysk. Odpowiadam na wasze komentarze ostatnie. Kamil221, fajny pomysł, zajebisty pomysł z tym forum. Wielu nosaczy wzajemnie mogłoby sobie pomóc w kwestii motoryzacji i nie tylko życzę powodzenia, aby się udało. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Generalnie strona jest w budowie. autobachos.pl. Wygląda ona obecnie tak wstępnie. O, już się mogę trochę pochwalić. Będzie tam sklep firmowy, sklep nosaczowy. I będzie również jakieś tam forum, bo tak planuję generalnie się trochę odciąć od YouTube'a i Facebooków, grup. Znaczy ja na Facebooku to ja rzadko wchodzę, kurde, nawet tych wiadomości to też za bardzo nie mam kiedy czytać, bo małe przemeblowanko miałem ostatnio i trochę spraw na głowie, więc unikam tego jak ognia, bo by mnie to kurna wciągnęło. Także jedziemy z komentarzami dalej. Czy telewizja kłamie? Telewizja. Raz, że ostatnimi czasy kłamie, tak? A dwa, że od zawsze była narzędziem mówiącym prawdę, tylko nie tą, co trzeba. O tak bym to określił. Generalnie. Ach, szkoda gadać. Sami wiecie, o co chodzi. Czarna podsufitka prawilna, jak w większości E36. No proste, ja wam powiem, na podsufitkę w E36 to ja mam w spoilerze podsufitkę czarną. Zrobiłem sobie. Kupiłem sobie w Leroyu, w Leroy Merlin, tkaninę Suedene, czy coś takiego, czarną. I kupiłem, kurde, klej kontaktowy za 30 parę złotych. I już minęło 7 lat, odkąd ta podsufitka się trzyma. A na dobrą sprawę, wiecie, jaka jest dezinformacja na jakichś forach? Kup sobie takie coś w sprayu i sobie tak zrób i będzie dobrze, a później się okazuje, że wszystkim spadał na łeb. A ja, kurde, nie wypowiadałem się w tej kwestii. Znaczy, może inaczej, ja mówię, a może tak zrób? Nie, się nie znasz. Kuźwa, ja mam podsufitkę do dziś. Kuźwa, przeżyła kilka moich silników w spoilerze i dalej się trzyma, co jest najlepsze, nie odpada. Więc klej kontaktowy żółty taki, tkanina w razie czego z Leroy Merlin i w sumie za 100 zł możecie mieć zajebistą podsufitkę, ale pierdzielenia z tym kurna, ło masakra. Co sądzisz o sytuacji, która dzieje się teraz na świecie? Nartex aka Evolt. Fajnie, że pytasz w sumie. To nie będzie na mnie, że ja się w to wpierdzielam. To powiem wam, ja to widzę na dwie różne perspektywy. Tylko kurda, mi jest tak ciężko o tym mówić, tak jakby coś mnie cały czas blokowało. Jakbym wam powiedział, kurna, to co ja faktycznie myślę, ale dobra, powiem szyfrem. Widzę to w ten sposób, że to co przez ostatnie czasy miało wam pomóc, to ja widzę, że miało wam zaszkodzić. I ja to tak widzę. I teraz, co myślę na ten temat tej sytuacji? W pewnym sensie, z tej perspektywy, którą ja widzę, to te słowa, które ten największy agresor teraz powiedział, to w pewnym sensie powiedział w ramach tego, że nie daruje tego wszystkiego tym, którzy w jakiś sposób. Jak to powiedzieć, żeby kurczę, żeby to było jasne i zrozumiałe, żeby nie użyć pewnych słów. On generalnie jako powód tej swojej agresji powiedział, że za swoich rodaków, nie? To robi. Za jakieś tam zbrodnie. Czy inne duperszwance. Co jest tą zbrodnią? Ja na przykład widzę to, jeżeli bierzesz to pod perspektywę taką, że to, co miało ci pomóc, faktycznie miało cię zniszczyć. No to by miało sens, że w jaki sposób ta jego agresja jest uzasadniona. Tylko że generalnie cały świat, media pokazują tylko tą jedną stronę. Tak na dobrą sprawę, w pewnym sensie ta agresja ze strony tego mocarza jest jak dla niego samego uzasadniona. Natomiast nie można powiedzieć, że znaczy można powiedzieć, że nic nie usprawiedliwia tego, że targniesz się na czyjeś życie, aczkolwiek on w tym momencie jest usprawiedliwiony, bo on uważa, że ktoś się targnął na życie jego rodaków. Jest tak jakby to, on uważa, że robi to w ramach obrony. Co jest tą sytuacją głębszą? Kurde, powiem wam, że ten świat jest tak zaplątany. Ja się obudziłem w 2018 roku i wiedziałem, że w 2020 będzie trakt gospodarczy. To powiem wam tak w skrócie. Jeżeli wiedziałem, że będzie trakt gospodarczy, to tylko zastanawiałem się, co politycy wymyślą i co cały świat wymyśli, żeby się z tego wykminić. No i kuźwa, okazało się, że kuźwa nagle załóż se szmatę na ryj i nie zadawaj pytań.
gdzie kurde wtedy najwięcej trzeba było pytań zadać, bo należało zadać pytania, dlaczego doprowadziliście do takiego kryzysu, ale nikt takich pytań nie zadawał, tylko się zaczął przejmować innymi pierdołami, się z ludzi zaczęli kłócić między sobą o zakładanie szmat na ryj. Nie? Później weszło coś, co według mnie nie powinno się w ogóle znaleźć, ponieważ to było zasłona dymna na kryzys gospodarczy. A żeby nie zadawać więcej pytań, to co należałoby zrobić? To jest logiczne z tej perspektywy widzenia. Jeżeli myślisz w kategoriach, znaczy ja nie myślę, bo ja jestem za tym, żeby było dobrze. Ja chciałbym dla wszystkich jak najlepiej, ale jak jestem w stanie spojrzeć z perspektywy kogoś, kto to wszystko spropagował i chodzi mu tylko o pieniądze, to nie chcą dla nas dobrze. Po prostu się kuźwa pogodźcie z tym, że nie chcą dla nas dobrze i tyle w temacie. Kto zrozumiał, to ten zrozumiał. I teraz, jeżeli Putin się, powiedzmy, obudził z tym, to on kurwa twardo idzie z agresją. Nie? Poza tym pomijam fakt, że jego kraj już upadał gospodarczo, więc on nie miał wyjścia. On idzie po prostu. To jest kurna rosyjski charakter. Oni się nie wycofują, więc tak jakby. Co ja na temat myślę, czy co będzie? No ja mam nadzieję, że żadna Katiusza nie spadnie nam na łeb. Natomiast biorę to też pod uwagę, 2 lata temu w 2020 roku mi się śnił wybuch, kurde, bomby atomowej, ale wybuchła pandemia. Więc cóż mogę wam powiedzieć? Teraz to już jest kompletnie nieistotne i to też jest pewnego rodzaju hipokryzja, że nagle, jeżeli to, co było takie ważne przez ostatnie 2 lata i się ludzie tego panicznie bali, to czemu już teraz się nie boją? To pewien strach przeważył i ten strach już jest mniejszy i jest nieistotny? No to jest kompletnie nielogiczne. I na przykład jeżeli ktoś postrzega świat logicznie i mądrze i to analizuje wszystkie tematy, wszystkie ciężary po trochu i bierze sumarycznie do kupy wszystko i dochodzi do wniosku. A nie, że jeżeli jest ciężar ważniejszy ten, to teraz ten, a jak nie, to tamten, nie? Bo to jest hipokryzja. I ja na przykład tego kompletnie nie rozumiem. I dla mnie to w ogóle człowiek, jak się urodził, to już był hipokrytą. Szczerze mówiąc, tak, nie? Ale no dobra, nieważne, nie jesteśmy doskonali. Coś trzeba robić. Ten świat jest posrany, naprawdę. I wywaliliście tą odmę, czy nie? No i kurde, już mi się nie chce o tej odmie gadać, ja pierdzielę. Czy lewe w powietrze może mieć wpływ na długie kręcenie podczas rozruchu w 2,5, 4, 6, 170 koni? Obstawiałem czujnik położenia wału, ale ten błąd wyskakuje dopiero po jakimś czasie, nie od razu po odpaleniu. Barti, lewe powietrze nie będzie miało wpływu na długie kręcenie podczas rozruchu. Masz czujnik wałka, bo wał uszkodzony. No. A bluzy to nie lepiej wywalić po prostu na Allegro i tyle? No niestety nie. Parę lat temu robiłem stronę z jakieś 80 zł, wyszło mi, więc poczytaj sam, byś ogarnął na zero. Dzięki Witek Wozu, już mam w miarę ogarnięte. Witaj Kamil, szacun, że tak mówił, głośno mówisz o ważnych sprawach. Paweł M, dziękuję bardzo, pozdrawiam cię. Zdrawiam cię, właśnie, to jest kwestia, że coś kurde mi się obiło ostatnio o uszy, że pozdrawiam. To jest jechanie pozdrowiu. Tylko, że cały naród nie jest tego świadomy, więc powinno się mówić zdrawiam. Zdrawiam? Muszę zagłębić się głębiej w jakieś artystyczne teorie i zobaczyć, jaka faktycznie jest prawda, ale faktycznie coś w tym jest, że jak się mówi pozdrawiam, to się jedzie komuś po zdrowiu. Dlatego zdrawiam. O, ja będę zdrawiał. Będę inny. I tak już jestem inny. Mateusz Szalus, wielki podziw, że wpadliście na taki pomysł z zamienioną pojemnością. No, Mateuszu, to mi sam ten pomysł po prostu przyszedł do głowy, bo wiele mi się kropek zaczęło łączyć i to nie znaczy, że ja pozjadałem wszystkie rozumy. To się tyczy silnika w X5, który był wspomnianą pojemnością, ale zauważcie, że jeżeli ktoś nie miał wcześniej czasu się dłużej pozastanawiać nad tym z pasji po prostu, no to właśnie by nie doszedł do tego. Ja, szczerze mówiąc, tak jak w tu siedzę, nad M52, nad M54. Tyle razy siedziałem, się modliłem, bo ja się zastanawiałem faktycznie, szczerze, o co chodzi z tymi lusterkami. I tak jakby już obskoczyłem z każdej strony ten silnik. W takim srebrnym E36 Cabrio, nie wiem, czy kojarzycie. Kojarzycie może, jak miałem tam, co się lansowałem bez dachu. No, co na sprzedaż poszło. No to ja w tym miałem najtrudniejszą lusterkę w tym silniku. Tam był pęknięty kolektor ssący na szóstym cylindrze od spodu, więc to było tyle trudne, że to była rysa, taka pęknięcia, że ja nawet nie zobaczyłem jej tak po prostu, jak wyciągnąłem kolektor. Dopiero znajomy mi powiedział, że
ty patrz, pod słońce widać, że jest pęknięty. Mówię, o kuźwa, w życiu bym mnie nie szczaił. On tam wypadał mu zapłon. Ja wymieniałem już wszystko, sondy, przepływki. Kompletnie nie miałem pojęcia, co z tym zrobić. On lewiznę se ciągnął z pękniętego kolektora. Podejrzewam prawdopodobnie, bo ten samochód miał jakąś delikatną stłuczkę, że jak się stłukł, jak mu się tam trochę ten silnik przesunął, to mógł na przykład tam na szóstym cylindrze o ten groć, nie wiem, tam się coś mogło wydarzyć i ten kolektor mógł pęknąć w takim niewidocznym miejscu. I tak, tak, tak dalej. Więc tak reasumując, to z tego względu ja doszedłem, że to szybko, że to jest zmiana pojemności, bo jeżeli się w tym siedzi, no to czujesz różnicę pomiędzy dwójakiem a trójakiem. Czujesz ten moment od dołu, czujesz to, że ten silnik inaczej pracuje, że dwójaczek to tak chodzi jak pszczółeczka, nie? Trójak tak trochę, kurna, jakby go bujało, już taki potężniejszy, masywniejszy jest, nie? To się czuje po prostu, co by to wam opowiadał. El Chapo G31. Lecę po kanałach, a tu na TVN7 nasz celebryta nosacz. Pozdrawiam. Zdrawiam. No zdarza mi się, ale to zdarza się powtórką, bo oni powtarzają te różne rzeczy. Ja nie chodzę już tam, bo nie mam też kiedy. Ja się skupiam na pracy. Kamil, elegancka rola w Ukrytej Prawdzie. Właśnie kuźwa, w Gdyniarzach i w Ukrytej Prawdzie mnie puścili. Chamy pieprzone, kurna. Naraz. I to kurna nosacz się sprzedał za 300 zł. Teraz kuźwa będzie wszędzie w telewizji. Ja pierdziela, nie? Już mordercą jestem na TVP, na Polsacie chyba jeszcze nie byłem. I w telewizji trwam. Ale na TVP1 jestem mordercą, a na TVN-ie już byłem porywaczem małej dziewczynki i skutkiem czego klaunem, bo się przebrałem za klauna. Byłem również kopaczem staruszków, ale to już chyba mówiłem. Byłem jakimś nieudolnym ojcem, jakąś dziewczyną wpadłem w 140 odcinku i tam niby tłukłem ją, a to nie ona, na to nie ja ją tłukłem, ona sama się tłukła. To ja jak brety. Odcinek 140, jakbyście chcieli sobie obejrzeć, Ukrytej Prawdy. Jak mieszanka jest uboga, to podłączenie przepołomierza sondy powinny pracować normalnie. Dlaczego? Przecież nic się nie zmienia w składzie mieszanki. Marcinie, zmienia się. Samochód chodzi w trybie awaryjnym, powiedzmy. No, w trybie N-alfa, tak to się mówi. I generalnie on nie bierze w tym momencie pod uwagę lewego powietrza, tylko zaczyna działać trochę inaczej. On bierze na podstawie, oblicza mieszankę na podstawie otwierania przepustnicy i czujnika temperatury w dolocie. To jest, jak masz na przykład ITB, tak jak w M3, no to tam, znaczy nie wiem, czy akurat we wszystkich, ale ogólnie jak masz ITB, to nie zawsze masz przepływkę, więc w tym momencie jakiś algorytm musi liczyć tą mieszankę i w tym momencie jak odłączasz przepływomierz, to ten algorytm się zmienia, ale w niektórych sterownikach, znaczy w większości sterowników wywala błąd i wchodzi w tryb awaryjny, więc żeby nie wchodził w tryb awaryjny, to trzeba go tam troszkę pomodzić, aczkolwiek jak kto woli, jak ktoś ma naprawdę dziurę w tym, dziurę w kolektorze z sądzą, jak odłączy przepływkę, to będzie lepiej. W tym momencie sterownik nie wie, czy ma dziurę i w ogóle go to nie obchodzi, nie? Marcin 4514, jesteś wielki, pozdro. Nie, tam. Normalny. Warcord, święte są te twoje materiały, jestem dość długo twoim widzem, zawsze chętnie oglądam to, z czym się dzielisz, może nie zawsze się z tym zgadzam, chociaż jest to rzadkie, ale zupełnie normalne, każdy ma inne poglądy. Bardzo chciałbym cię kiedyś spotkać, zbić pionę z 5 minut. A tak pytając, to miłe, co myślisz o silnikach nowych M-kach typu M2, M3 oraz M4 oraz te lepsze bez okropnego bobra? Jestem ciekaw swojego zdania, widziałem gdzieś, że kolej z BMW 2002 włożył S55. Zastanawiam się w sumie, czemu jeszcze nikt do tego E36 nie włożył. Widziałem z naszym cudownym Allegro, że schodzą po 30-40 tysięcy. Z małym przebiegiem, dużą mocą, połączenie wręcz natchnęło mnie na coś takiego, ale to w dalekiej przyszłości. Pozdro dla ciebie. Słuchaj, workout. Sprawa jest tego typu, że miejsce na nowe silniki jest w nowych M-kach. Oczywiście tu kwestia chodzi głównie finansowa, bo trzeba się liczyć z tym, że co 70 tysięcy trzeba wymieniać panewki, co w nowych silnikach jest normalne, ale w starszej technologii, w starszej generacji silników było niedopuszczalne, bo to by był śmiech na sali dla konstruktorów. Więc ja żyję starszą technologią i większość dusz, można powiedzieć, które cenią sobie jakąś tam motoryzację, powiedzmy chociażby drift,
nie, latanie bokiem. Ja nie mówię o superbananowych dzieciach, 18-latkach, którzy jeżdżą 3-3-5 i od tatusia, bo to takie też się zdarzają. I to w ogóle nie ma pojęcia, jeśli jest informacje, to po prostu kuźwa, pożal się Boże. Kuźwa, najlepsze takie dzieciaki, to one myślą, że one jak wjadą czołgi do Polski przez Putina, to że wszyscy kuźwa się zjednoczą i zniszczą te czołgi falą hejtu, nie? Bądź łapkami w dół. I wtedy Putin zrobi put out. Ale to właśnie myślenie takich 18-latków, którzy właśnie myślą, że ta technologia idzie do przodu, ale no niestety nie. Jeśli chodzi o te silniki, one są potężne, potężne mają moce, natomiast ja mam konflikt sumienia, bo to nie będzie wieczne. Ja bym na przykład, nie mam motywacji po prostu do takiego czegoś. Jeżeli miałbym na przykład zbudować coś takiego, E36 z takim silnikiem Odemki, mogę to zrobić, nie ma żadnego problemu, ale ja na przykład już po jeździe próbnej nie chcę mieć z tym samochodem nic wspólnego. To tak z mojej kwestii, ponieważ ja, jeżeli się zaczyna coś pierdzielić w tym silniku, to mi się odechciewa. Bo to jest tak, że no chyba, że znalazłbym sobie sponsora, który by przyniósł mi worek pieniędzy, o taki, i masz rób. Nie ma żadnego problemu. Człowieku, kuźwa, takie rzeczy można robić. Ja to lubię takie rzeczy. Jeżeli bym faktycznie jeżeli komuś by nie zależało na pieniądzach, w co wątpię, bo właśnie takie są realia, no to jak najbardziej możemy pchać. Ja nie chcę być wyzyskiwaczem, po prostu. I jeżeli miałbym komuś szczerze coś polecić, to ja bym starego 2JZ włożył prędzej do E36. Z przyjemnością go wyremontował, zakuł i to by była historia i prawdziwy klasyk W36. A tak to z nowych silników mógłbym to zrobić i dlaczego się, ale właśnie, dlaczego nikt tego nie zrobił? Bo to jest po pierwsze dużo pieniędzy i w tej cenie możesz kupić faktycznie starego 2JZ, co był pancerny i wytrzymały, a te nowsze silniki to kurczę, no robić coś i sumarycznie, jak weźmiecie kalkulator, to wyjdzie was taksówką jeżdżenie, wyjdzie taniej, nie? No ale to trzeba podzielić na te kwestie. Szczerze mówiąc, Polacy nigdy nie będą bogaci i w Polsce takie coś się nie sprawdzi. Może za granicą. Ja bym w sumie chętnie robił coś takiego, tylko musiałbym znaleźć odpowiedniego klienta, który by chciał inwestować w takie rzeczy. Jeżeli miałby kaprys, nie ma problemu. Kasa na stół, jedziemy. Dobra, a myszowi nie trzeba dowieść jakiegoś towaru. Dewic, ostatnio myszozaur, zrobił ewakuację, bo on się kuźwa pod mikrofalówką tam ten zrobił sobie mieszkanie. Spał w butach Bartosza, śmierdzących butach Bartosza. Z prawego buta miał sracz, a z lewego buta jakieś stare trampoche, nie? A z lewego buta sypialnie. A na górze, jak sobie wlazł tam nad mikrofalówkę, no oczywiście buty Bartosza nie były pod mikrofalówką, ale były w szafeczce pod mikrofalówką. Tu sobie wchodził na kolację, wjeżdżał do restauracji, wpierdzielał i wracał. Tak się myszozaur zrobił, ale myszozaur niestety został bezdomny. Staliśmy się jak Putin dla jego mieszkania, żeśmy zrobili mu emigrację. No musiałem, bo zrobiłem trochę przemeblowanie tutaj. A to wam pokażę później, złożę filmik na ten temat, też na temat przemeblowania. Jak już szukasz bełmierza do warsztatu, to zapraszam. Dziękuję. I botoks, na razie już mam, dwóch prężnych, młodocianych, szkolą się. Pasja i hobby to nie zarabianie pieniędzy, tylko właśnie wydawanie. Najlepiej brzmi silnik elektryczny na soft starcie albo falowniku. Normalnie patrzenie na to, jak się rozpędza miodzio. Bulbulator trójfazowy asynchroniczny. No, tak, no pasja to jest wydawanie pieniędzy, serio. No, wydawanie. Ja już na spoilera kuźwa tyle wydałem pieniędzy na Rodzynero też. Tutaj wiadomo, że jak nie kupuj. Dobra, przelecę, sorry, ja tak przelecę coś, co będzie ciekawszym tematem. Bo na wszystko też kurczę nie mam za bardzo czasu. Czy forum będzie na temat motoryzacji, ewentualne problemy z furą, czy takie luźne miejsce do pogadania? Mam problem ze znanym powszechnie falowaniem obrotów M54, tylko nie mam gdzie popytać znawców tematu jakieś porady i chętnie bym podpytał widzów Autobachu sobie jakieś porady. Miachu, ja już się wyprodukowałem na temat odmy, że już trudniej się, no już bardziej się nie da. A jak masz problem z falowaniem obrotów, to zapraszam do mnie. Numer jest pod tym filmem, będzie kontaktowy też i zawsze jest praktycznie, do warsztatu można się dodzwonić.
Ja robię pierwsze co? Na falowanie obrotu, wypadanie z oponu, lewe powietrza, błędy sondy. Nie ma w ogóle, nie ma dyskusji. Tysiak pęka i koniec. Bo ja robię odmę, przeglądam wszystkie lewe powietrza, robię przerobienie i robię również modyfikację sterownika. Więc tu nie ma w ogóle miejsca na żadne dyskusje. M52 czy M54. Przyjeżdżasz i bez tego to nie mamy o czym gadać. Nieważne, że odma jest nowa, bo też to się często zdarza, że ludzie wymieniają odmę. No niestety, no to jest wymienić raka na nowszy, to jest strata pieniędzy. No i to jest problem generalnie złożony. Mail co do sklepu wysłany, audycję sponsoruje Castrol. Dobra, co tutaj? Kamil nie dość, że naprawia samochody, to jeszcze niektóre głowy. Dziękuję bardzo, Igor Esko. I OSTR 9019. Zdrawiam Was serdecznie. Och, kurczę. O, tu się ktoś napisał. O! Sylwester Matuszak. To mu odpowiem. No, ciekawy przypadek, bo to jest, jeśli chodzi o problem M4K, garagę, wyłudza, auta, znaczy naprawy auta. I wiecie co? Tak szczerze mówiąc, no może, sorry, że pierdnąłem twarzą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nosem poszło. Chociaż gdyby nie ten dech, to by człowiek zdechł. Już się nie obrażać. Kuźwa, ja już się pogubiłem w tej rzeczywistości, nie wiem. Powiem wam szczerze, kto toleruje mnie takiego, jakim jestem, a kto nie, bo to już jest kuźwa, to już przechodzi ludzkie pojęcie. A właśnie, jakbyście zobaczyli ulotkę, teraz powiedzcie mi, jakbyście zareagowali. Jakbyście zobaczyli ulotkę z napisem: gdy cię wiosna wnet zawita, zmień opony, nie bądź psita, to jakby zareagowała rzeczywistość? Czy ci, co by mieli kije w dupie, przyjechaliby, czy nie? Czy by się poobrażali? A ci, co nie mieliby tego kija w dupie, by powiedzieli: kurna, śmieszny warsztat, wpadnę, bo ten tekst mi chodzi po głowie. Jakby to było? Wypowiedzcie się na ten temat, proszę, bo jesteście jedyną społecznością, która jest w stanie mi ewentualnie podpowiedzieć, czy taka ulotka ma sens. Ja muszę wulkanizację rozpowszechnić, bo niedługo idzie sezon. Dobra, Sylwester Matuszak. No ciekawy przypadek, ale znam ciekawszy i każdy kij ma dwa końce. Pojechałem do mechanika na diagnostykę. Pan wydał diagnozę czujnik wału, czujnik przez U otwarte, EGR, DPF, kwota za naprawę w mianę 300 zł. Naprawione, zapłacone i byłbym szczęśliwy, gdyby nie przypadek sprawił, że zajrzałem pod maskę. Zawór EGR, jak był stary, tak dalej, jest ten sam. DPF nawet nie ruszony. Czujnik wału widać, że był ruszany, ale ten sam. A miał być wymieniony. Jedyne co pan zrobił, to ingerował w system odcinający gier. Jak to mechanika szanować? Sylwestrze. Napiszę, odpowiem na filmie. Odpowiem to na film. Jak to mechanika szanować? Ja druciarstwa takiego, znaczy druciarstwa. Kuźwa, no zależy, czy ktoś robił prosto z serca, czy chciał coś, czy co, ale no jak widać. Jeżeli ktoś po prostu chciał cię naciągnąć na koszty, to ja tego nie szanuję. Ale wymianę czego? No to czyli 300 zł. To naprawdę, ja bym musiał to zweryfikować, bo może raz, że nie mam pewności, czy dobrze to zweryfikowałeś ty sam, bo być może należałoby zapytać tego mechanika, o co chodzi. Bo nie wiem, czy z nim rozmawiałeś. Jeżeli chciałeś z nim rozmawiać, a on cię pogonił. No to ten, no to nie wiem, ale jeżeli jedyne co pan zrobił, to ingerował w system odcinając EGR, no to jeżeli to jest 300 zł, to powiem ci, że za wycięcie EGR-a, nie wiem w jaki sposób, czy jaki to jest silnik, to ingerencja programowa kosztuje dużo więcej, więc być może wziął tylko za odcięcie EGR-u, bo to mogło być złożonym problemem wszystkiego, DPF-a również. Czujnik wału, no nie wiem, co to ja bym musiał to naprawdę się do tego przyłożyć, ale jeżeli wziął 300 zł, jest 300 zł i wyciął EGR, może i programowo, no to cię nie naciągną na kasę. No, bo przynajmniej o tyle jesteś, o tyle jest uczciwie sprawa rozwiązana, że za te pieniądze wyciął cię EGR. Mega odcinek, popieram jak najbardziej, ludzie są w błędzie, jak myślą, że coś fabryka wymyśli, to tak musi być. With passion for BMW. Zdrawiam cię serdecznie. Cześć Kamil, kiedy sobie kupujesz Subaru? Może mnie kojarzysz, gdyż często uczestniczę w konwersacji na temat twoich rozkmin. Wpadnę może kiedyś moją Subarynką, żeby cię przekonać. AKSTi. Kurczę.
Zdrawiam cię serdecznie, ale ten. Subarynkę, kurczę, 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 no wpadnij do mnie, bardzo chętnie bym zobaczył, co się tam dzieje. Chciałbym, tak, chciałbym mieć Subarynę, to było moje marzenie, ale ja na razie nie mogę sobie to pozwolić, musiałbym rodzynę sprzedać i chyba pozbyć się spoilera. Ale spoilera się nie pozbędę, no to prezencik. Przynajmniej no, na razie nie mam zamiaru. Ale wpadnij kiedyś. Nie uwierzysz, ale dokładnie jest teraz 444 łapę w górę. Jak matkę kocham, nie daję kolejnego, żeby zachować ciągłość wszechświata. Sebastian, pozdrawiam cię serdecznie. Wierzę w to, bo ja naprawdę powiem wam szczerze, że z tymi liczbami to mam takie dziwne. Znaczy nie dziwne, ja to rozumiem. Już teraz to zrozumiałem. Nie jest w tym nic dziwnego. Na początku to było takie przerażające, ale nie, nie jestem chory i każdy, kto widzi liczby, też nie jest chory. I od zawsze widzieliśmy liczby. Znaczy jedni widzieli liczby, drudzy widzieli coś innego. Są ludzie, którzy mają widzenia i już od tysięcy lat byli, więc to nie jest jakoś tam chore, że ktoś widzi liczby. Serio. Mnie na przykład one naprowadzają na coś. Dosłownie ostatnimi czasy, jak zacząłem rozumieć, że rzeczywistość jest dwuwymiarowa, jakby ktoś chciał mniej więcej zrozumieć, o co mi chodzi, to zapraszam na mój drugi kanał, trzecia perspektywa świadomości, i tam jest. Tam zaczynam się tak łapać tą rzeczywistość, bo na dobrą sprawę, no teraz, jakby ktoś był chętny zrozumieć mój stan umysłu, to ja właśnie myślę w takich kategoriach, których próbuję wam to jakoś wyjaśnić, próbuję sam rozszyfrować, dlaczego mamy zmienne stany emocjonalne. I to się towarzyszy nie tylko mi, tylko wam również. I jakbyście pogodzili te swoje cykle z tym wszystkim, i przynajmniej ja to godzę z liczbami, które widzę, bo mi się te cykle pokrywają, to by było dobrze. Wszędzie było dobrze. I na przykład widzę, że u mnie też jest dobrze, jeżeli się nie buntuję i nie wmawiam sobie, że jestem idiotą ani jakimś chorym psychicznie, tylko po prostu się z tym godzę. Więc czas najwyższy z pewnymi faktami się pogodzić. Są rzeczy, które wydawały się, że nie istnieją, a jednak istnieją. Czyli może słyszeliście, że teorie spiskowe jednak okazały się prawdą. Więc na przykład to, o czym ja mówiłem wcześniej, że to, co miało nam pomóc, okaże się, że miało nam zaszkodzić, to też będzie prawda i niech mi nikt nie pierdzieli, bo to z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Tym bardziej, że ja nie wierzę, żeby rtęć miała nam pomóc. Zawsze wiedziałem, że termometr należy uważać, żeby się nie zbił. Nie dałbym sobie go wchłonąć. O, tak bym to określił. Przynajmniej jeżeli ktoś już to zrobił, no to już kurczę, no trudno, no się mówi. No nie zawsze jakiś syf tam wejdzie, nie? Ja też, kurczę, przecież jak byłem mały, to przyjąłem różne rzeczy. I teraz różne rzeczy wyłażę. Przez alergikiem jestem. Nie wiem, czy akurat nie z tego powodu, że to przyjąłem. Znaczy, ja nie miałem wpływu. Ja myślałem, że to mi faktycznie ma pomóc, ale teraz tak doszedłem do wniosku, że jeżeli jestem faktycznie abstynentem w wielu kwestiach, nawet nie biorę Panadolu i się upieram, że jak mam 40 stopni gorączki, to kurde, nie chcę brać żadnych specyfików, to powiem wam szczerze, mój organizm później mi się odwdzięcza odpornością. Więc tak jakby idą z tym tokiem myślenia. Wiem, że to, co generalnie było i zawsze było robione na ropie naftowej, czyli to, co miało nam, mówmy sobie szczerze, pomóc w jakiś sposób, uzależnia i niszczy nas od środka. Ja tego nie chcę robić. Kto to przyjechał? Cholera jasna. Dobra, nieważne. Cyfry, które się powtarzają, po prostu zwracają na siebie największą uwagę. No, o tych cyfrach to ja mogę gadać w nieskończoność, ale powiem wam, że moglibyście troszkę zdurnieć. Ja bym nie zdurniał. Ja mogę sobie gadać. Nie rozumiem takich ludzi. Przecież to jest nienormalne, żeby komuś narobić kosztów za parę litrów diesla, bije ludziom na głowie już totalnie. No, to odnośnie sąsiada, który miał dziurę w zbiorniku, bo ktoś mu zrobił, bo się połasił na ropę za 100 zł. No. I o, te liczby to znaka przebudzenia. Sam je widzę. Kod dla podświadomości. Gratuluję wystąpienia z klubu bananów. Może baranów? Nie wiem. No słuchajcie, jeśli chodzi o kradzież paliwa, no kurde, widzicie, no człowiek by zabił człowieka za 100 zł, a szczerze mówiąc, spójrzcie na naszą mentalność naszego kraju. Porównując ją na przykład z Ukrainą. Ukraińcy stąd zaczynali uciekać, znaczy uciekać. Jechali tam, żeby wziąć broń i walczyć o swój kraj. A co by tutaj zrobili? Jakby nam zaczęli rozdawać karabiny, to pierwsze co Polak Polakowi, co by zrobił? Poszedłby kuźwa i zastrzelił sąsiada, nie? Czyli bierzesz, walczysz przeciwko czołgom, to kuźwa najpierw wycelujesz, przeładujesz sąsiada, kuźwa za ten.
Za wszystkie czasy. To kurde. No takie są realia, no. Nie? Za to młodzi są tak przeszkoleni zdalnie w obsługiwaniu bronią. W ogóle nie słyszeliście. Wiesz w ogóle, co to jest Battlefield? Counter-Strike? Człowieku. Strategie są opracowane takie, że guźwa, jak wjadą czołgi albo samoloty, albo cokolwiek, to jest największa siła, nie? Cyk! Jesteś online, o, i powie to chłopak w rurkach. No niestety, ja, to jest przykre. Serio. Żałosne to jest wręcz. A najlepsze jest to, że właśnie w sieci ludzie, którzy są tak strasznie żałośni i strzelają pod siebie za każdym razem, gdy widzą jakieś zagrożenie, to kuźwa kreują się w mediach, że są nie wiadomo jakie kozaki. Kurna, to jest po prostu żałosne i straszne. I ktoś, powiedzmy sobie, starszy, patrzy na to i mówi: ty weź koło i pierdolnij się w czoło, dosłownie. Serio. No ja mam taki trochę, jest trochę starszy charakter, stara dusza jestem. Dobra, tutaj 31 minut. Dobra, oficjalny haracz, a to dobre. A jak tam udało się kogoś znaleźć do tego sklepu? Jak nie, to daj znać. Tak, znalazłem już, no. Mam pytanko. Wczoraj w BMW X3 silnikiem 3.0 wymieniałem, odmę wymieniłem, bo to auto klienta u siebie bym zaślepił. Ja we wszystkim klientom wywalam odmy. W ogóle u mnie nie ma dyskusji na jakieś wymiany odmy. Ja nie wymieniam odmy. Serio, ktoś chce wymieniać, to ja od razu mówię, to sobie sam wymieniaj. Bo jak ja mam później słuchać, że ktoś kurźwa zapłacił za odmę, ale ma dalej coś nie tak, ja mam mu szukać i znowu dochodzić do wniosku, że jednak ta odma nic nie dała, bo przez tą odmę, przez jej system, właśnie to, że ona jest tam, to ona ciągnie lewe powietrze gdzieś kuźwa z silnika, chociażby z pokrywy zaworów, no to kurna, to ja mam wymieniać pokrywę zaworów, odmę, wszystko tam kuźwa po kolei. Skoro nie widzę, że to było konieczne, mam szukać tej nieszczelności. Kuźwa, nie ma to sensu. Wywalam odmę i tyle. Każdemu klientowi to mówię. Wymieniłem odmę, zdejmowałem kolektor. Teraz po składaniu cały czas mi wali błąd potencjometru przepustnicy. Świeci się mi DSC i auto nie ma mocy. Zdejmowałem już 7 razy kolektor, składałem na nowo i wszystko jest dobrze podpięte. Podciśnienia wtyczki od przepustnicy. Dodam, że auto przed wymianą odmy nie miało tego problemu. To było nie wymieniać odmę, tylko ją usunąć. To, że DSC się świeci, to zrozumiałe, ale jeśli jest problem z przepustnicą, a dlaczego wali błąd potencjometru, skoro przed wymianą odmy było wszystko ok? Odma wymieniana była, bo zatkało spływ oleju. Ogólnie to strasznie z niej olej się lał. No właśnie. Odma też potrafi zassać olej z miski do kolektora sącego i spowodować potężnego kopcia i przy okazji zatkać katalizatory. Śmiało, wymieniajcie to. To w sumie kuźwa, jak klient chce, no to proszę bardzo, nie? Zapłaci więcej. Jego sprawa. Co do potencjometru przepustnicy, no jeżeli ściągałeś kolektor, może nadruszyłeś jakiś, nadciągnąłeś kabel. Przecież na logikę, jeżeli wali ci błąd potencjometru, no to chodzi tu o przepustnicę, no to świeci się DSC i auto nie ma mocy. No bo to są efekty tego wszystkiego. Ale zadać pytanie, czekaj, zdejmowałem kolektor, no to dotknąłeś, no bo do czegoś musiałeś dotknąć. Wszystko jest dobrze podpięte. Może być dobrze podpięte, ale to może być tak, że przepustnica sama z siebie się zesrała. Też tak się zdarza. Więc to, że DSC się świeci, to zrozumiałe, jeśli jest problem z przepustnicą. A dlaczego wali błąd potencjometru? No przecież potencjometr. A! Czekaj, potencjometru którego? Przepustnicy? Czy błąd potencjometru gazu? Bo tu żeś się nie wyraził za bardzo jasno. Ale jeżeli potencjometru TPS, no to przecież jedno i to samo. Przepustnica jest zespolona z potencjometrem. No, ona ma cały zespół elektroniczny w sobie. No to trzeba ją wymienić pewnie. Dobra. Chyba kończę. Już się nagadałem. Trzymajcie się. Cześć.